Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Już. Dzień dobry kochanemu państwu. 28 grudnia imieniny obchodzą Antoni, Armin, Cezary, Dobrowieść, Domna, Domniusz, Emma, Godzisław, Teofila, Teona, Teonas i Troadiusz. Wszystkim państwu serdeczne życzenia. Moi drodzy kochani, zrobiłem sobie taki ranking kolęd rządowych tegorocznych i pierwsze miejsce absolutnie zajęła kolęda "Nie było miejsca dla Ciebie". Smutne. Wiecie państwo, że już Lexusu TVN nie ma, że prezydent D nie podpisał. Nie podpisał. Tym się zajmiemy być może już niebawem, ponieważ dzisiaj mamy zupełnie inną sprawę. Chodzi mi o wywiad. Znaczy, nie o ten wywiad, co tam szpieguje. Poniekąd. Ale chodzi o wywiad z prezesem, naszym wiceministrem spraw bezpiecznych. Udzielił takiego wywiadu. No i naprawdę po tym wywiadzie tylko kochać. Wszystkiego dobrego. Zapraszam. Ach, ile radości, ile mądrości wywiad z prezesem może nam dać. Po co się zżymać, po co się złościć i po co kończyć zdanie na mać? To taki miły, to taki skromny, to taki rozkoszny starszy pan. Trochę niemodny, ciut nieprzytomny, a mimo wszystko numerek one. Gdy zapytano o Pegasusa, co podsłuchiwał Romana R., starszego pana zdjęła pokusa, by być dowcipnym jak Camembert. Nie ma pojęcia, o czym jest mowa w doniesieniach Associated Press. Nie zna się na tym i zażartował, że przecież nowym ministrem jest. Po czym cudownie, już rozbawiony, radę dał dobrą głosem jak dzwon. Niech opozycja ma telefony stare i dobre, takie jak on. Troszkę powagi, troszkę szaleństwa, pyszna mieszanka, lecz wiedzcie to, taki minister spraw bezpieczeństwa to skarb, więc trzeba wykopać go. Bardzo państwu serdecznie dziękuję za dzisiaj. Nie wiem, czy jakiś Pegasus.